Witaj, witaj. Mamy właśnie poniedziałkowy poranek, a to oznacza tylko jedno. Kolejny odcinek podcastu dr Maja Czerwińska Podcast. Witam Cię serdecznie w tym 15 odcinku podcastu, w którym zakończymy sobie serię hormonalną i zakończymy ją w wielkim stylu, bo porozmawiamy sobie o poważnym problemie, który mocno związany jest z hormonami. Część osób pewnie nawet nie powiąże tej choroby ze zmianami hormonalnymi, które często stoją u jej podłoża. O jakich chorobach dzisiaj porozmawiamy? O hormonach i nowotworach, czyli o chorobie nowotworowej piersi, macicy, jajnika, bo większość z tych nowotworów, większość przypadków tych nowotworów, to są właśnie nowotwory tak zwane hormonozależne. Szacuje się, że w przypadku nowotworów piersi nawet 80% tych nowotworów może być związane z hormonami. W przypadku innych nowotworów narządów rodnych, jajnika, macicy, wygląda to dosyć podobnie. Dlatego tak ważną rolę odgrywa tutaj profilaktyka, a później, kiedy już niestety zachorowaliśmy i udało się wyleczyć tę chorobę, to później profilaktyka tego, aby ponownie nie zachorować. I dzisiaj opowiemy właśnie sobie o tym, co sprzyja zachorowaniu na ten typ choroby nowotworowej, o tym, co zrobić, jeżeli ta choroba już nas dopadła i co zrobić później, kiedy już ją pokonamy, czyli co zrobić, żeby ta choroba już nigdy nie wróciła. Myślę, że to bardzo ważny odcinek podcastu i bardzo cieszę się, że mogę Wam o tym opowiedzieć, bo to duża część mojej pracy. Praca z pacjentami onkologicznymi, praca właśnie z kobietami, u których stwierdzono raka piersi, macicy i jajnika. Między innymi, bo pracuję z pacjentami, którzy chorują na różne typy choroby onkologicznej, choroby nowotworowej. I wiem, jak ważne jest tutaj żywienie. Nie tylko w profilaktyce, ale również później, w czasie leczenia powikłań, radiochemioterapii, czy też w czasie, kiedy ta osoba już zdrowieje i chce wzmocnić swoje zdrowie. Ale dzisiaj opowiemy sobie stricte o tych trzech chorobach nowotworowych i nie wiem, czy wiecie, jak one są poważne i jak częste, ponieważ jeżeli ocenimy sobie częstotliwość występowania raka piersi, macicy, jajnika, jeżeli byście popatrzyły w statystykę, to zobaczycie tam, że jest to podium. Rak piersi to około 25%. A 25% przypadków choroby nowotworowej to jest rak piersi, co plasuje go na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe, o zachorowania na chorobę nowotworową wśród kobiet. Rak piersi to pierwsze miejsce. A drugie miejsce, w zasadzie trzecie miejsce, to jest rak macicy, około 10% przypadków. Pomiędzy nimi mamy jeszcze rak płuc, no ale o nim dzisiaj nie będziemy rozmawiać. I zaraz za podium na miejscu czwartym, piątym mamy raka jajnika. Widzicie więc, że są to dosyć duże problemy, jeżeli chodzi o nowotwory występujące wśród kobiet. I jeżeli zastanowimy się nad tym, kiedy najczęściej te kobiety chorują, to powiedzmy, że ryzyko zachorowania rośnie już powyżej 35 roku życia. Natomiast zdecydowanie taki szczyt zachorowań to jest 55-64 rok życia i mówi się, że po 55 roku życia to zagrożenie jest zdecydowanie wyższe. Ale to wcale nie oznacza, że osoba, która ma poniżej 55 lat, poniżej 35 lat, że ta osoba nie zachoruje. Tutaj na to składają się bardzo różne czynniki. Zanim jeszcze przejdę do tego, żeby omawiać te nowotwory i żeby mówić o leczeniu i o problemach, o czynnikach ryzyka, to chciałabym wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy i chciałabym, żeby to wybrzmiało mocno i wyraźnie, bo chciałabym opowiedzieć o profilaktyce. Jeżeli chcecie ją wykryć w jak najszybszym stadium po to, żeby mieć jak największe szanse na wyleczenie, to pamiętajcie o profilaktyce, czyli o badaniach, które pomogą wykryć tę chorobę nowotworową w jak najszybszym stadium. Jakie to badania? Bardzo proste, na pewno je znacie. Jest to cytologia, jest to USG piersi, jest to mammografia, ale jest to też coś, co możemy zrobić same i powinnyśmy robić co miesiąc, czyli samo badanie piersi. A to są takie główne badania profilaktyczne. I tak, to samo badanie piersi też jest badaniem profilaktycznym, które pomoże Ci szybciej
sprawdzić, że coś się dzieje z Twoimi piersiami, że być może jest tam jakaś zmiana, którą trzeba sprawdzić, czy jest to zmiana złośliwa, czy nie. Pamiętajcie o wykonywaniu badań profilaktycznych. Nikt za Was tego nie zrobi, a są to badania, które naprawdę pomagają wykryć chorobę nowotworową w bardzo wczesnym stadium. I tylko cykliczne powtarzanie tych badań pomoże Wam wykryć tą chorobę w jak najwcześniejszym momencie po to, żeby mieć większe szanse wyleczenia. Dlatego jeszcze raz podkreślam wagę, rolę badań profilaktycznych. Dziewczyny, badajmy się, kobiety, badajmy się, róbmy cytologię, róbmy samobadanie piersi, ale oczywiście też różne inne badanie profilaktyczne. Badajmy się, sprawdzajmy swoje zdrowie i róbmy to cyklicznie. No dobrze, to jak już mój apel wybrzmiał, to teraz opowiemy sobie o tym, dlaczego te nowotwory związane są tak bardzo mocno z hormonami. Bo mówiłam, że bardzo duża część przypadków raka piersi, macicy, jajnika to tak zwane nowotwory hormonozależne. Oznacza to, że hormony płciowe odgrywają bardzo dużą rolę w przyczynach choroby nowotworowej. I tutaj, jeżeli chodzi o hormony płciowe, to są to głównie estrogeny, ponieważ estrogeny, nadmiar estrogenów przyłącza się do tak zwanego receptora estrogenowego, co powoduje, że komórki zaczynają się coraz bardziej dzielić, co powoduje, że ryzyko choroby nowotworowej wzrasta. Oczywiście to, czy u nas wystąpi choroba, czy nie, zależy od bardzo wielu czynników. I tutaj mamy takie czynniki mutagenne i mitogenne, które powodują po pierwsze uszkodzenie DNA, czyli powstawanie mutacji, a po drugie powodują, że komórki zaczynają się szybciej dzielić. I to te komórki właśnie, które posiadają te mutacje, czyli wadliwe komórki. I wśród takich czynników, które mogą tutaj sprzyjać, można wymienić promieniowanie UV, można tutaj wyróżnić wirusy onkogenne, no ale oczywiście również dużo innych czynników, które mają wpływ na to i te czynniki zaraz sobie dokładnie omówimy. Natomiast jeżeli zastanawiacie się, co takiego Wy możecie zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania, czyli co takiego profilaktycznego Wy możecie zrobić, to o tym też sobie dokładnie zaraz powiemy. No dobrze, jakie czynniki powodują wzrost ryzyka choroby nowotworowej i ryzyka zachorowania na nowotwór związany z hormonami, z estrogenami? No tutaj na początku muszę powiedzieć jedną rzecz, że w 3/4 przypadków nie możemy stwierdzić żadnego takiego konkretnego czynnika ryzyka, który spowodował, że ktoś zachorował. Natomiast znamy pewne czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania na chorobę. Jakie to są czynniki? Te wszystkie, które powodują tak zwaną przewagę estrogenową, czyli że ilość tych estrogenów, które krążą w naszym organizmie, będzie większa. I do tych czynników należą na przykład wczesna miesiączka, czyli wczesne stymulowanie organizmu estrogenami. Z drugiej strony późna miesiączka, czyli znowu bardzo długi okres, kiedy kobieta miesiączkuje, no to oczywiście większe wystawienie jej na szalejące estrogeny. Z jednej strony jest to brak ciąży, ale z drugiej strony też pierwsza ciąża, która była w bardzo późnym wieku, bądź może nie bardzo późnym, ale w późnym wieku, bo powyżej 30 roku życia. A dodatkowo stan po menopauzie, bo wtedy też ten szczyt zachorowań jest największy, tak jak powiedziałam, po 55 roku życia wzrasta zachorowanie, natomiast już teoretycznie to ryzyko rośnie już powyżej 35 roku życia. Co jeszcze? Hormonalna terapia zastępcza, antykoncepcja, czyli znowu narażenie organizmu na estrogeny, tym razem pochodzące z zewnątrz, z hormonalnej terapii zastępczej bądź z antykoncepcji. Z jednej strony, jeżeli chodzi o antykoncepcję, to też musimy jej oddać to, że w przypadku niektórych typów nowotworów prawdopodobnie ma działanie troszeczkę ochronne, natomiast jakby nie było, w tych hormonach estrogenozależnych możemy zaliczyć antykoncepcję, zwłaszcza taką antykoncepcję dwuskładnikową, do czynników ryzyka. Oczywiście rak w rodzinie, czyli czynniki genetyczne i tutaj kilka takich mutacji. Najsłynniejsza mutacja, czyli mutacja w genie BRCA1, w genie BRCA2, w genie ATM, P53.
To są takie mutacje, które zwiększają ryzyko chorób nowotworowych, hormonozależnych, ale także inny rak estrogenozależny w przeszłości. Czyli jeżeli u kogoś stwierdzono wcześniej nowotwór piersi i on był nowotworem hormonozależnym, to niestety istnieje ryzyko, że później dojdzie do rozwoju innego nowotworu hormonozależnego, na przykład do raka jajnika. Takim czynnikiem ryzyka jest oczywiście palenie papierosów, ale czynnikiem takim poniekąd, może zależnym od nas, bądź trudno tutaj powiedzieć, jest zakażenie wirusem onkogennym i w przypadku tutaj tego typu nowotworów, zwłaszcza wirus HPV, czyli wirus związany z nowotworem szyjki macicy. Natomiast jeżeli zastanawiacie się, jakie są czynniki takie, na które Wy macie wpływ, czyli związane z Waszym stylem życia, to już powiedziałam o pierwszym, czyli o paleniu papierosów, które niestety powoduje, że mutacje w DNA naszych komórek powstają, a im więcej takich mutacji, tym większe ryzyko, że z tej komórki powstanie komórka nowotworowa. Innymi czynnikami jest dieta typu zachodniego, czyli taka dieta bogata w słodycze, w fast foody, w przetworzoną żywność, która zawiera mało warzyw, mało owoców, mało wody, mało włókna, czyli mało błonnika pokarmowego, czyli są to takie oczyszczone produkty, białe bułki, biały chleb, a zwłaszcza te cukiernicze wyroby, które są dodatkowo słodkie, czyli duża ilość cukru. A to wszystko niestety powoduje, że ryzyko choroby nowotworowej rośnie. A również duża ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, czyli są to produkty tłuste, jest to jakiś boczek, słonina, fast foody, po raz kolejny o nich mówię. Są to tłuste mięsa, zwłaszcza jeżeli one zostaną poddane obróbce termicznej, to znaczy zostaną na przykład usmażone, tutaj smażone mięso zdecydowanie, a zwłaszcza jeżeli będzie to mięso czerwone. W przypadku mięsa czerwonego tutaj rolę odgrywa zwłaszcza przetworzone czerwone mięso. Ja o nim mówiłam w zeszłym odcinku podcastu, kiedy mówiłyśmy sobie o endometriozie, natomiast tutaj w tym odcinku też trzeba o tym powiedzieć. Czerwone mięso, a zwłaszcza przetworzone czerwone mięso, zwiększa ryzyko wystąpienia także choroby nowotworowej piersi, macicy czy jajnika. Przetworzone czerwone mięso to są, krótko mówiąc, wędliny, parówki, kiełbasy, pasztety, wszystkie przetwory mięsne, które powstały z mięsa czerwonego. A tutaj związane jest to też oczywiście z mięsem czerwonym smażonym, którego też powinniśmy unikać. Nadmiar żelaza również będzie działał troszeczkę proonkogennie. Dlaczego? Tutaj związane jest to z nadmiarem wolnych rodników. Ale uwaga, tutaj jeżeli ja mówię o nadmiarze żelaza, to nie oznacza to, że jeżeli ktoś je produkty bogate w żelazo, że przyczyni się do rozwoju choroby nowotworowej, to aż tak bardzo nie działa. Mówimy raczej o tym, że wystawiamy się na duże dawki żelaza, które pochodzą z zewnątrz, czyli jest to często nieprzemyślana suplementacja, bo wydawać by się mogło, że my już tą suplementację z lekarzem omawiamy, że my mówimy lekarzowi, że chcemy coś suplementować, natomiast gro osób, które zgłasza się do dietetyka, nadal suplementuje pewne produkty, nadal suplementuje na przykład żelazo bez żadnej kontroli lekarza, w bardzo dużych dawkach, myśląc, że to pomoże, natomiast pamiętajcie, że każda nadproduktywna, nadprogramowa suplementacja, która jest wydłużona w czasie dużymi dawkami, wcale nie będzie działała przeciwnowotworowo, a wbrew przeciwnie może zadziałać, a wręcz przeciwnie może zadziałać pronowotworowo. No i tak właśnie może zadziałać nadmiar żelaza, ale też nadmiar selenu, jeżeli mamy mutacje w genach, na przykład w genie BRCA1 i BRCA2. Dodatkowo otyłość. No i dlaczego otyłość? Bo w parze z otyłością jeszcze brak aktywności fizycznej powinnam tutaj dołożyć. Dlaczego? Ano dlatego, że jak już wiecie z ostatnich odcinków podcastu, że otyłość i brak aktywności fizycznej powodują przewagę estrogenową. Krótko mówiąc, one też bardzo często doprowadzają do insulinooporności, a to powoduje, że mamy wyższe stężenie androgenów, a to powoduje, że mamy wyższe stężenie estrogenów. No i niestety właśnie wyższe stężenie estrogenów po menopauzie występuje również w przypadku nie tylko otyłości, ale też nadczynności tarczycy, w przypadku morskości wątroby, bo przypominam, że wątroba
służy właśnie detoksykacji estrogenów, ale również przy zażywaniu glikokortykosteroidów, czyli leków steroidowych. Dodatkowo, oprócz otyłości, w którym ta tkanka tłuszczowa powoduje, że mamy więcej estrogenów, to oczywiście mała ilość warzyw i owoców, już poniekąd o tym mówiłam. Praca nocna, czyli praca zmianowa, praca w systemie zmianowym, zaburzenia rytmu dobowego, to również niestety bardzo często się przyczynia, co widać zresztą u pielęgniarek, które mają pracę nocną, gdzie zdecydowanie częściej możemy stwierdzić te typy choroby nowotworowej, właśnie związane z tym, że te osoby pracują w trybie nocnym, ale oczywiście to nie jest coś, co jest wykładnikiem i coś, co musi się zdarzyć, bo jeżeli będziemy dbały o rytm dobowy, to zdecydowanie zmniejszymy tą szansę. Alkohol to kolejna rzecz, która mocno przyczynia się, kolejny produkt, który mocno przyczynia się do wystąpienia choroby nowotworowej, jeżeli chodzi o nowotwór piersi, macicy, jajnika, ale nie tylko, bo również inne choroby nowotworowe bardzo mocno się tutaj zwiększają, dlatego umiarkowana, niska konsumpcja alkoholu będzie zdecydowanie najlepszym pomysłem. A tutaj wymienić też trzeba akrylamid. Akrylamid, który znajduje się w takich chrupiących wytworach zbożowych, takich przetworzonych, smażonych, czyli w tostach, grzankach, frytkach, chipsach, a wszystkiemu, gdzie mamy taką bardzo mocno chrupiącą skórkę, ale mówimy tutaj raczej o takiej przetworzonej żywności, czyli chipsy, frytki, chrupki, tosty, takich rzeczy raczej staramy się unikać. No i tutaj badania mówią też, że w profilaktyce mniejsza ilość fitoestrogenów. A co to są fitoestrogeny? Bo to jest ciekawa sprawa. Fitoestrogeny, tutaj mamy przede wszystkim izoflawony i lignany, czyli jest to soczewica, jest to soja, jest to groch, jest to siemię lniane. Jeżeli chodzi o soję, to tutaj soja jest dosyć kontrowersyjna, ponieważ soja bardzo często jest soją modyfikowaną genetycznie, jest soją pochodzącą z nieznanego źródła, dlatego z soją raczej uważa się, że powinniśmy uważać. Natomiast soczewica, siemię lniane to jest coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Mówi się, że w profilaktyce choroby nowotworowej piersi, jajnika i macicy rolę odgrywa również kawa. I tutaj również profilaktykę taką zmniejszającą ryzyko odgrywała również kawa bezkofeinowa i w badaniach były to 3-4 filiżanki dziennie po 150 ml. A drugim takim czynnikiem, który działał ochronnie, było karmienie piersią, czyli to karmienie piersią nie tylko pozytywnie wpływa w ogóle na rozwój dziecka, ale też zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej u mamy. A w profilaktyce bardzo dobrze sprawdzały się również kwasy omega-3, czyli TRAN, czyli wielonienasycone kwasy tłuszczowe, EPA oraz DHA, a także unikanie mięsa czerwonego, unikanie akrylamidu, unikanie alkoholu, palenie papierosów, czyli to, o czym już sobie powiedzieliśmy. Wiemy już, jak wygląda profilaktyka, natomiast co zrobić, jeżeli ta choroba już nas dopadła, jeżeli już chorujemy? Pamiętajmy, że mamy różne metody leczenia choroby nowotworowej. Jest to zarówno chemioterapia, jest to radioterapia, jest to hormonoterapia, są to metody operacyjne. I to, jaki to będzie sposób leczenia, oczywiście o tym decyduje lekarz prowadzący, onkolog. Niezależnie od tego, jaki to będzie rodzaj leczenia, pamiętajcie, że zależy nam na dobrze odżywionym organizmie. Dobrze odżywiony organizm to największa szansa na to, że poradzi sobie on z leczeniem onkologicznym. Jakie by ono nie było, zawsze jest mocną ingerencją w nasz organizm i zawsze bardzo mocno go osłabia. Dlatego pamiętajmy na każdym etapie, nie tylko w profilaktyce, nie tylko w czasie leczenia, ale też po zakończeniu leczenia o tym, żeby żywieniem wzmocnić swój organizm. W czasie leczenia to żywienie musi odpowiadać na kilka różnych ról. Przede wszystkim musi zmniejszać, oprócz wzmocnienia organizmu, musi również zmniejszać skutki uboczne, które pojawią się podczas radiochemioterapii. Musi przyspieszyć okres gojenia i rekonwalescencji, który będzie po operacji. Musi zmniejszyć negatywne skutki hormonoterapii, która często bywa prowadzona w przypadku tego typu nowotworów. Niewątpliwie w czasie leczenia najważniejszą rolę pełni białko. I tutaj bardzo ważne jest białko pełnowartościowe, czyli pochodzące raczej ze źródeł zwierzęcych, które jest bogate w cysteinę, metioninę, argininę, glutaminę, czyli takie aminokwasy, które nie tylko wpływają na nasz układ odpornościowy, ale też zapewniają lepsze gojenie się ran, bo takie lepsze gojenie ran, lepsza regeneracja organizmu to jest coś, na co musimy zwrócić bardzo dużą uwagę. Podobnie jak na to, co wzmacnia syntezę kolagenu, czyli tego, dzięki czemu te nasze tkanki
będą się szybciej, lepiej regenerować. Jest to witamina C, jest to cynk, jest to witamina E, witamina A, selen, które dodatkowo zmniejszają stan zapalny, wzmacniają układ odpornościowy, komórki układu odpornościowego, ale też stymulują gojenie. A to jest również tlenek azotu, który rozszerza naczynia krwionośne, powoduje lepsze ukrwienie tkanek, dzięki czemu mamy większy dostęp tlenu dla tych tkanek oraz większy dostęp składników odżywczych. Gdzie mamy zawarty tlenek azotu? Na przykład w burakach, więc sok z buraka będzie tutaj świetnym pomysłem. W czasie leczenia onkologicznego tutaj bardzo ważne jest dopasowanie indywidualne, ponieważ w zależności od tego, co nas czeka, jaka jest nasza waga wyjściowa, a ile schudłyśmy w czasie na przykład diagnostyki, od tego zależy, jaką decyzję podejmiemy. Przestrzegam na pewno przed odchudzaniem się w czasie leczenia onkologicznego. Dziewczyny, to nie jest czas na odchudzanie się. I oczywiście tutaj powiedziałabym, że wszystko zależy i bardzo mocno zależy, bo jeżeli ktoś waży bardzo dużo, no to tutaj powiedzmy, że konsultacja z dobrym, ale naprawdę dobrym dietetykiem onkologicznym, klinicznym, który ma doświadczenie w prowadzeniu tego typu przypadków, dopiero to da jakiś obraz sytuacji, co w takim momencie powinnyśmy zrobić. Czy skupiać się być może odrobinę na tym odchudzaniu, czy nie. Jeżeli robicie to na własną rękę, absolutnie nie skupiajcie się na odchudzaniu, skupcie się na odżywieniu swojego organizmu. Natomiast jeżeli jesteście skomplikowanym przypadkiem z otyłością olbrzymią, no to tutaj ja proponuję skonsultować się z wykształconym, dobrym dietetykiem klinicznym, który pomyśli, rozważy wszystkie za i przeciw, ponieważ terapia onkologiczna, moment leczenia onkologicznego, to nie jest dobry moment na chudnięcie. I nie cieszcie się, że chudniecie w tym czasie, bo jeżeli chudniecie, no to niestety w dużej mierze często jest to chudnięcie i utrata masy mięśniowej, a nie o to nam chodzi, kiedy chcemy schudnąć. A w ogóle akurat te przypadki chorób nowotworowych cechują się raczej tyciem w przypadku terapii niż chudnięciem. Taka jest specyfika tego leczenia. Natomiast powiedzmy, że nie zachodzi to u wszystkich. Można sobie powiedzieć, że około 1/4 pacjentek chudnie, a pozostałe pacjentki raczej tyją. No i w zależności od tego, co się dzieje, nasza strategia powinna być zaplanowana albo w celu tego, żeby pacjentka nie przytyła, albo w celu tego, żeby pacjentka przytyła, jeżeli ona w czasie leczenia chudnie. A dlatego trudno mi tak odnieść się do tego, jak wygląda wzorcowa dieta, czy ona powinna być dietą redukcyjną, normokaloryczną, wysokokaloryczną, bo to zależy od tego, jak wygląda konkretny przebieg i jak wygląda konkretna sytuacja. Natomiast nie polecam diet redukcyjnych w przypadku tego, jeżeli my chcemy sami się odchudzać, ponieważ to, podkreślam jeszcze raz, nie jest moment na odchudzanie. I chociaż ja doskonale wiem, że ta tkanka tłuszczowa nie jest tutaj korzystna i tkanka tłuszczowa jeszcze dodatkowo pogarsza tą przewagę estrogenową, zwiększa przewagę estrogenową, to tutaj weźmy pod uwagę wszystkie za i przeciw chudnięciu. Dlatego dopasujmy to indywidualnie. O czym trzeba jeszcze pamiętać? Przede wszystkim o tym, że dieta musi odpowiadać Waszym potrzebom i Waszym zmiennym potrzebom przede wszystkim. Wasz organizm w czasie na przykład chemioterapii, radioterapii, hormonoterapii może nie przypominać swojego organizmu tego, jakim znacie go w momencie, kiedy on jest zdrowy. Mogą pojawić się mdłości, mogą pojawić się nudności, biegunka, zaparcia, a może pojawić się jadłowstręt, a mogą pojawić się zaburzenia smaku, grzybica przewodu pokarmowego, mogą pojawić się krwawienia z dziąseł, a te objawy mogą być bardzo, bardzo różne i w zależności od tych objawów inaczej powinna wyglądać nasza dieta. Naszą dietą możemy zrobić tutaj bardzo dużo i tak naprawdę te takie zalecenia, które powinniśmy stosować w czasie chemioterapii, są niezależne od tego, jaki rodzaj chemioterapii to jest. To znaczy, czy jest to chemioterapia w przebiegu raka piersi, czy chemioterapia w przypadku raka żołądka. To wygląda to bardzo podobnie, dlatego myślę, że po prostu kiedyś nagramy sobie odcinek podcastu, w którym opowiemy sobie o tym, jak wygląda leczenie w czasie chemioterapii. Natomiast ja bym bardzo prosiła też o taki feedback, czy takie tematy w ogóle Wam są potrzebne i czy chcecie słuchać o żywieniu w chorobie nowotworowej, bo dla mnie jest to bardzo ważny temat i o tym już wielokrotnie mówiłam, natomiast zdaję sobie sprawę, że być może Wy potrzebujecie również innych tematów, dlatego liczę na wiadomość od Was, czy tematy onkologiczne to są te tematy, które są dla Was ważne i o których Wy też chcecie słuchać w odcinkach podcastu.
Wracając do tematu i do tematu leczenia choroby nowotworowej, to tak jak powiedziałam, dieta dopasowana jest do momentu leczenia, elementu leczenia, powikłań, które występują w czasie leczenia, stanu pacjenta. Na pewno ma to za zadanie odżywić maksymalnie pacjenta, przygotować jego organizm, przygotować jego komórki na zetknięcie z leczeniem. Na przykład w czasie chemioterapii musimy pamiętać, że jest to takie leczenie ogólnoustrojowe. Tutaj niszczone są wszystkie komórki, zwłaszcza te szybko dzielące się, dlatego bardzo często występują problemy z przewodem pokarmowym. I to nie jest nic dziwnego, to nie jest nic, co zdarzyło się tylko mi, bo to jest coś, co zdarza się i koleżance, i innej koleżance, czyli coś, co zdarza się bardzo, bardzo często, dlatego jeżeli występują u Was różnego rodzaju powikłania, to pamiętajcie o tym, żeby zwrócić się znowu o pomoc do specjalisty, omówić to i znaleźć rozwiązanie, bo to, że Wy wymiotujecie, to wcale nie oznacza, że wymiotować musicie w trakcie leczenia onkologicznego. Jak powinna wyglądać ta dieta, chociaż troszeczkę skrótowo? To jest bardzo trudne pytanie, ale postaram się na nie troszeczkę odpowiedzieć. A jeżeli chodzi o kaszę, ryże, makarony, ziemniaki, a tutaj wybieramy raczej lekkostrawne źródła. I oczywiście idealną sytuacją jest, kiedy my możemy jeść ryż brązowy, makaron razowy i tak dalej. Natomiast dopasujcie to do siebie, zastanówcie się, czy jesteście w stanie. Raczej w czasie chemioterapii obstawiam ryż biały, makaron bezjajeczny, chleb zwykły, które zawierają oczyszczone produkty, czyli które są bardzo lekkostrawne. Kolejna bardzo ważna rzecz, o której musimy pamiętać, nawet w przypadku, a zwłaszcza w przypadku chemioterapii, to są warzywa i owoce. One powinny być w jak największej ilości oczywiście świeże. Wśród warzyw i owoców takich, które polecam zwłaszcza najmocniej na świecie, polecam warzywa krzyżowe, czyli kapusta, brukselka, kalafior, brokuł i tak dalej, które zawierają indol, który właśnie zmniejsza stężenie estrogenów poprzez pobudzenie pracy wątroby, ale też dodatkowo właśnie burak, tutaj soki z buraka, które zawierają tlenek azotu, który z kolei wspomaga regenerację organizmu, ale również różnego rodzaju antyoksydanty, likopen, beta-karoten, czyli znowu owoce, które są pomarańczowe, owoce, które są czerwone, też również cytrusy. Czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, że świeże warzywa i owoce, ewentualnie mrożone warzywa i owoce, gotowane, parowane warzywa i owoce, które będą zmniejszały ryzyko zachorowania. Kolejnym cudownym składnikiem, który w diecie powinien się pojawić, są oleje. I tutaj ja zawsze postuluję oleje w postaci oleju lnianego, ale to nie musi być konkretnie ten olej. To mogą być innego rodzaju oleje przeciwzapalne, oleje wielonienasycone, które też będą świetnie regulowały pracę naszego przewodu pokarmowego i będą zmniejszały stan zapalny, będą polepszały nasze funkcjonowanie, będą wzmacniały nasz organizm. A propos, jeżeli mówimy jeszcze o niedoborach, to powiedzmy sobie o witaminie D, która tutaj również w tym przypadku choroby nowotworowej powinna być wyrównana i powinna być na prawidłowym poziomie. Kolejną rzeczą, która powinna tutaj w naszej diecie się znaleźć, to są oczywiście źródła białka i o tym białku ja już wspomniałam, że ono jest niezmiernie, niesłychanie ważne. Ilość białka zależy od naszej wagi wyjściowej, od tego, czy mamy jakieś inne choroby towarzyszące, więc z reguły powinna być to dieta bogato-białkowa, natomiast znowu rozpatrujemy każdy przypadek bardzo indywidualnie. Jeżeli mówimy o białku, to tutaj najważniejsze jest to, żeby to było białko pełnowartościowe, czyli pełnowartościowe mięso, białe mięso z królika, mięso z indyka, mięso z kurczaka, ale również ryby, tutaj przede wszystkim chude ryby, ponieważ te tłuste mogą być troszeczkę źle trawione, zwłaszcza jeżeli zrobimy je typowo z polski sposób, czyli po prostu je usmażymy. Ale też takie czynniki, takie produkty jak nabiał czy jajka, czyli sery, twarogi, jogurty itd. To również ma bardzo dobry i pozytywny wpływ na profilaktykę choroby nowotworowej. Co możemy zrobić, jeżeli ta choroba już za nami? Możemy zmniejszyć wszystkie czynniki ryzyka. My już po części o czynnikach ryzyka mówiłyśmy, czyli takim czynnikiem ryzyka jest oczywiście otyłość, zwłaszcza ta otyłość typu brzusznego, czyli zbyt duży obwód pasa, bo mówi się, że redukcja obwodu pasa o 5 cm zmniejsza ryzyko choroby nowotworowej aż o 13%. I mówimy tutaj ciągle o tym typie nowotworów, czyli o nowotworach estrogenozależnych. Kolejne czynniki to tutaj oczywiście współwystępujące zaburzenia miesiączkowania, które dobrze by było wyregulować.
No i oczywiście wśród diety mówiliśmy sobie, że dieta typu zachodniego powinna zostać wyeliminowana. Czerwone przetworzone mięso, którego powinniśmy bardzo mocno unikać. Nasycone kwasy tłuszczowe, takie jak mięso, słonina, boczek, słodycze, one również powinny zostać wyeliminowane z naszej diety. A potrawy, które są smażone w głębokim tłuszczu, czyli te, które właśnie zawierają akrylamid, o którym mówiłam. Cukry proste, produkty, które mają wysoki indeks glikemiczny, które zawierają dużą ilość cukru, przetworzonego białego chleba, ryżu, makaronów. To wszystko powinnyśmy wyrzucić ze swojej diety, bo osoby, które jedzą taką żywność przetworzoną o wysokim indeksie glikemicznym, mają o 20% większe ryzyko zachorowania. Słodzone napoje tutaj również podobnie, słodzone napoje, czyli soki bądź napoje gazowane, owocowe, słodzone, one również niestety bardzo mocno zwiększają ryzyko. Oprócz alkoholu, o którym wiecie, również jeszcze potrawy grillowane, ale tutaj mówimy o takim grillu tradycyjnym, gdzie tradycyjnie ten tłuszcz z mięsa skapuje na rozpalone, rozżarzone węgle i to powoduje, że czynników rakotwórczych jest znacznie więcej. Natomiast co wprowadzamy do swojej diety? Mówimy tutaj oczywiście o etapie już po zakończeniu leczenia bądź etapie profilaktyki. Kawa, o której mówiłam, ona zmniejsza ryzyko o 20%. Podobnym czynnikiem, który zmniejsza ryzyko o 20%, a który nadaje się świetnie do picia, jest zielona herbata. Prawdopodobnie dlatego, że zielona herbata promuje apoptozę, czyli śmierć komórki, taką programowaną śmierć komórki, która wykazuje cechy złej komórki z uszkodzeniami. To wtedy właśnie zielona herbata, składniki, które są zawarte w zielonej herbacie, troszeczkę pomagają. Beta-karoten, witamina C, witamina E, czyli takie przeciwutleniacze, ale też błonnik pokarmowy, który sprzyja obniżeniu ilości estrogenów w surowicy, który sprzyja przede wszystkim też detoksykacji estrogenów, nadmiaru estrogenów z naszej krwi. W jaki sposób błonnik to robi? No poprzez przede wszystkim to, że stymuluje naszą mikroflorę do wzrostu, a jak wiecie z ostatniego odcinka podcastu, to ta detoksykacja nadmiaru estrogenów odbywa się dwoma drogami. Jest to metabolizm w wątrobie, a także metabolizm w jelitach, czyli degradacja pierwszej i drugiej fazy, detoksykacja pierwszej i drugiej fazy. No i dlatego właśnie ten mikrobiom jest nam bardzo potrzebny. Ten błonnik pokarmowy, który jest takim powiedzmy pokarmem dla naszych bakterii jelitowych, jest tutaj dla nas najkorzystniejszy, ponieważ my o te jelita musimy zadbać, żeby one dobrze detoksykowały nadmiar estrogenów. Kolejna rzecz to niski indeks glikemiczny, to już wiemy, tak, on wywołuje mniejsze wyrzuty insuliny i glukozy, dzięki czemu też nie ma takich wyrzutów takiego czynnika wzrostu zależnego od insuliny, czyli insulinowego czynnika wzrostu, który powoduje właśnie wzrosty komórek, więc jeżeli będzie ich więcej, no to niestety nie będzie to dla nas korzystne. Do swojej diety warto też włączyć takie znowu przyprawy przeciwzapalne, czyli jest to kurkuma, kary, cynamon, czarnuszka, imbir, goździki, czyli to, co działa przeciwzapalnie, ale też bazylia, oregano. Tutaj również dodajemy je w większej ilości. Z olejów, które działają przeciwzapalnie, no to mamy oliwę z oliwek, olej z wiesiołka, olej z ogórecznika, olej lniany, tłuste ryby morskie, czyli tran, czyli takie kwasy, które są bogate w EPA oraz DHA. I to o nich powinniśmy pamiętać. Produkty pełnoziarniste, które zawierają błonnik pokarmowy, ale tutaj uczulam na to, że mówimy o profilaktyce oraz mówimy o zakończonym leczeniu. W czasie chemioterapii dobierzcie to, jaki jecie chleb do indywidualnie do tego, jak się czujecie, ponieważ w dużej części niestety nie będziecie w stanie zjeść dużej ilości chleba żytniego, bo on po prostu jest chlebem zapychającym o dużym takim ciężarze i dużej sytości, a to w chemioterapii niekoniecznie jest dobre i nie na tym nam zależy. Kolejna rzecz to oczywiście aktywność fizyczna, o tym już mówiłyśmy. Aktywność fizyczna zmniejsza ilość tkanki tłuszczowej, dzięki czemu polepsza się też utlenowanie tkanek, wyrównuje się waga tej osoby, która choruje, dzięki czemu ryzyko zachorowania na kolejną chorobę nowotworową bardzo mocno spada. Witamina D, o tym też już mówiłam, że ta suplementacja jest zalecana. Ja tylko przypomnę, że suplementacja zalecana jest w okresie wrzesień-marzec. Jeżeli chodzi o samożywienie w chorobie nowotworowej w czasie chemioradioterapii, to tak jak powiedziałam, tutaj najlepiej byłoby to przeanalizować jednoznacznie z kimś,
ponieważ no wiemy, że dietą możemy regulować pewne objawy, czyli to nie musi tak być, że ciągle kręci nam się w głowie, że ciągle mamy wzdęcia, że ciągle mamy, nie wiem, zaparcia, biegunki, że ciągle coś się z nami dzieje, bo to jest kwestia, którą spokojnie możemy rozwiązać, tylko po prostu no, trzeba wiedzieć jak, ale też trzeba wiedzieć, co jest problemem, żeby znaleźć na niego, dla tej osoby rozwiązanie. Ja myślę, że najważniejszym czynnikiem, o którym trzeba tak głośno powiedzieć, jest tkanka tłuszczowa, bo my znowu po raz kolejny o tym powiem. Nie zdajemy sobie sprawy, że tkanka tłuszczowa to jest tkanka hormonalnie czynna. Ona wydziela hormony, tak jak wszystko inne. No i te hormony właśnie, te estrogeny, których nadmiar będzie stwierdzony w przypadku niektórych chorób czy w przypadku otyłości, niestety to powoduje, że tkanka tłuszczowa jest coraz większa, w związku z czym estrogeny też niestety są coraz wyższe. Dlatego apeluję o zmniejszenie masy ciała, apeluję o aktywność fizyczną, bo to zdecydowanie najlepiej przyczyni się do zmniejszenia ryzyka zachorowania. Natomiast pamiętajcie, jeżeli to jest okres chemioterapii, to zdecydowanie ćwiczenia fizyczne będą przeciwwskazane, chyba że omówicie je ze swoim lekarzem prowadzącym. Podobnie w ogóle zresztą jak leczenie, musicie je przedyskutować ze swoim lekarzem prowadzącym. Jeżeli macie wątpliwości co do dawki, jeżeli macie wątpliwości co do częstotliwości i tak dalej, to najlepiej byłoby to wyjaśniać na bieżąco ze swoim lekarzem. Jeżeli chodzi o to, czy jesteśmy w stanie zmniejszyć dietą ryzyko choroby nowotworowej, czy zwiększyć szanse wyleczenia, to tutaj nie odpowiem zero-jedynkowo, bo jest to bardzo, bardzo trudne i jak widziałyście moje posty na Instagramie mówiące to zależy, to tutaj powiem to zależy do kwadratu albo do sześcianu. Podsumowując, nieważne na którym etapie choroby nowotworowej jesteście, nieważne czy macie wysokie ryzyko zachorowania czy nie, a nieważne jest również to, czy myślicie o profilaktyce, czy o leczeniu, czy już o tej fazie po leczeniu. Nieważne. Ważne jest to, że powinnyście już dzisiaj zająć się swoją dietą, że już dzisiaj powinnyście najpierw pomyśleć o profilaktyce, czyli o cytologii, samobadaniu piersi, USG piersi, ale też powinnyście pamiętać o diecie, o aktywności fizycznej, o tym, co zmniejszy ryzyko zachorowania, potencjalnego zachorowania na chorobę nowotworową. Tak jak widzicie, całkiem sporo jest w naszych rękach. Oczywiście my nie zwojujemy świata i my nie spowodujemy, że każda osoba, która zdrowo się odżywia, na pewno nie zachoruje. Ale zastanów się, jeżeli możesz zmniejszyć szansę zachorowania, albo jeżeli możesz zwiększyć szansę wyleczenia, oczywiście nie o 100%, ale o kilka, to czy i tak nie warto? Ja myślę, że warto mieć chociaż kontrolę nad tymi kilkoma procentami, które jesteś w stanie przejąć na swoją korzyść, po prostu. Natomiast jeżeli wydaje Ci się, że żywienie tutaj nie ma żadnego znaczenia, to pozwól, że zacytuję Ci jedną z moich pacjentek, która jest już po zakończonym leczeniu i która po zastosowaniu diety powiedziała mi coś, co trudno jest zapomnieć. Powiedziała mi, że żałuje jednego, że ja na jej drodze nie pojawiłam się wcześniej, w czasie chemioterapii, ponieważ dzisiaj już wie, że mogła poradzić sobie lepiej, mogła lepiej, bardziej wzmocnić swój organizm i lepiej przejść przez chemioterapię. I żałuję tylko jednego, że nie spotkałyśmy się wcześniej, że wcześniej nie zaczęłyśmy wzmacniać organizmu. No i to są właśnie takie chwile, kiedy ja sobie myślę, że ta dietetyka jest taka piękna i że ta dietetyka aż tyle może. Bo jeżeli widzicie taką różnicę w funkcjonowaniu kogoś, kto do tej pory nie miał siły, a nagle po miesiącu te siły odzyskuje, odzyskuje chęć, energii do życia, to uwierzcie mi, że to jest jedno z lepszych wydarzeń i doświadczeń, uczuć, które mogą Wam towarzyszyć. Ja wiem, że żywienie ma znaczenie w chorobie nowotworowej. Ja wiem, bo ja to widzę u swoich pacjentów. I to nie tylko na etapie profilaktyki, nie tylko na etapie leczenia, ale też po zakończeniu leczenia. A pamiętajcie, że w przypadku tej choroby nowotworowej ona jest bardzo mocno związana z hormonami. I tutaj mamy wpływ na to, czy ta choroba się pojawi. Oczywiście nie mamy wpływu zero-jedynkowego. Tak jak powiedziałam, to jest tylko kilka procent. Ale warto mieć chyba te kilka procent. No nie? Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu, chociaż o tak trudnej tematyce i o tak poważnym temacie, to i tak spotka się z dobrym przyjęciem i z entuzjazmem. Dajcie znać, czy o chorobie nowotworowej chcecie wiedzieć więcej. Dajcie znać, bo może przyszykujemy sobie jakiś webinar z tego, ale to zależy od Was, od tego, czy Wy potrzebujecie tych tematów, czy Wy chcecie rozmawiać na te tematy onkologiczne. Dajcie więc znać, czy potrzebujecie i czy chcecie.
Zapraszam też do obserwowania Instagrama dr podłoga majaczerwińska.dietetyk, gdzie te zagadnienia też będę poruszać i gdzie będziemy mogły spotykać się na co dzień. Także serdecznie zapraszam. Życzę Wam cudownego dnia, nieważne czy słuchacie tego w poniedziałek czy w inny dzień, a życzę Wam cudownego dnia i dziękuję, że ze mną byliście w tym kolejnym odcinku podcastu. Cieszę się, że udało się go wydać już po tygodniu i mam nadzieję, że ten trend uda nam się utrzymać, co nie? A w każdym razie dziękuję Wam bardzo za udział w dzisiejszym odcinku podcastu, tego bardzo ważnego dla mnie odcinka, bo wiedziałam, że prędzej czy później temat onkologii będzie musiał zostać tu poruszony i cieszę się, że właśnie w tym 15 odcinku udało się poruszyć tak ważny temat, tak ważnej grupy choroby nowotworowej, w której żywienie ma tak ogromną rolę. Ściskam Was bardzo, bardzo mocno. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie, wykonujcie badanie profilaktyczne, ruszajcie się i zdrowo się odżywiajcie po to, żeby zmniejszyć ryzyko. Było mi bardzo miło i bardzo, bardzo mocno dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. I standardowo pozdrawiam Was, gdziekolwiek jesteście i gdziekolwiek słuchacie tego podcastu. Buziaki. Pa!